Wszyscy na tej sali po raz kolejny jesteśmy zaangażowani w rozważania na temat rywalizacji poprzez kryzys i ewentualny bezpośredni konflikt zbrojny z równie potężnym państwem dysponującym potencjałem jądrowym. Nie musieliśmy tego robić od ponad 30 lat. Konsekwencje tego są ogromne. Są one ważne dla obronności kraju. Są one ważne dla strategicznego odstraszania, jak również dla naszych celów bezpieczeństwa narodowego. I to już nie jest teoria. Wydaje się, że w ostatnim czasie jesteśmy do tego celowo przygotowywani. I to jest bardziej niebezpieczne niż jakiekolwiek racjonalne względy militarne.